ciasta do kawy. No, ciasta to można skroić, no bo do kawki chętnie by człowiek złapał. Halinka, wyszło 60 zł za blachę. Za ciasto wam oddać? Kurwa, to jest jakaś kpina. To mało się wam w życiu napomagało? Ile? Czekaj, kurde, o, czekaj, 20, 40, więcej nie mam. Marcinek, chodź mnie do bankomatu podwieziesz, dziadom oddam. Co nie? A jak to twoją Justynkę na studia trzeba było dziadu podwieźć i samochód wam się zepsuł, to kto ją wiózł? Ile wziąłem za paliwo? Nic, bo to moja chrześnica. A jak żeśmy u ciebie w zeszłym roku płytki w łazience skuwali, to co żem na fajrancie powiedział? Nie trzeba. A ty mnie będziesz za pasek Karpatki kasować? Ale co cicho? Ale co cicho? A że Halincia stała 3 dni w garach, gotowała, na zębach podpierała się normalnie łokciami, żeby państwo dziadostwo ugościć. To daj mnie za jarzynowo 5 zł. Oddaj mnie za kawę. A cię skasuję jak w kawiarni. Oj, z rodziną to chyba tylko dobrze na zdjęciach się wychodzi. A i to z wami nie bardzo. O, już lecicie. Marcinek, otwórz okno. Się przewietrzy po gościach. No i dobrze, bo coś tu mocno śmierdzi. Tak? Nie jebało, póki ta nie przyszli. Prosta. To żegnam. No, wesołych. Oj, widzisz, synek, jakie to są dziady dorobkiewicze? Zapamiętaj se raz na zawsze. Chytry 2 razy traci.